skandal na kampusie Polska. Śpiewali PiS. Co wydarzyło się na imprezie Trzaskowskiego? Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych przez młodego działacza Platformy Obywatelskiej wywołało burzę wśród polityków prawicy. Podczas Silent Disco na Campus Polska grupa młodych ludzi miała śpiewać i odpis. Fakt dotarł do relacji uczestników imprezy, które rzucają nowe światło na sytuację. To już czwarta edycja Campus Polska, wydarzenia współorganizowanego przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Campus Polska przyszłości to nie tylko panele i dyskusje, ale również okazja do integracji i zabawy. Jednak nie wszyscy uczestnicy mają na myśli to samo, mówiąc o dobrej zabawie. Tym razem wydarzenie nie obyło się bez kontrowersji związanych z niecenzuralnym tekstem piosenki. A polityczny Campus Polska? Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla Polsat News podkreślił, Campus Polska przyszłości jest miejscem, gdzie nie jest uprawiana i nigdy nie była polityka partyjna, nigdy tu nie był promowany żaden kandydat. Z tymi słowami nie zgadzają się jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości. W niedzielny wieczór na Campus Polska odbyło się Silent Disco. To impreza, na której uczestnicy tańczą do muzyki puszczanej przez bezprzewodowe słuchawki. To właśnie wtedy tłum miał entuzjastycznie śpiewać piosenkę i odpis. Nagranie z tego wydarzenia oburzyło polityków Zjednoczonej Prawicy. Młody działacz Platformy już usunął swój wpis z nagraniem, ale za późno. Oto co Rafał Trzaskowski wtłacza do głów młodym ludziom na swoim campusie. Seans nienawiści i hodowanie sekciarstwa silnych razem. I radośnie podrygujący minister sportu. Napisał w mediach społecznościowych Radosław Fogiel. Co naprawdę wydarzyło się na Campus Polska? Do momentu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska Campus Polska dotyczącego wydarzeń z niedzielnej nocy. Redakcja Faktu skontaktowała się jednak z uczestnikami imprezy, którzy przedstawili swoją wersję wydarzeń. Według uczestników Campus Polska prowadzący imprezę miał puścić piosenkę Callonme w wykonaniu Erika Prydza. Piosenka ma ten sam podkład muzyczny co wykonywana przez Cypisa piosenka PiS. Ludzie na Silent Disco sami z siebie zaczęli śpiewać podczas imprezy, dowiedzieliśmy się od osoby, która uczestniczyła w imprezie.